Pierwszy rozbiór Polski był zwykłym aktem gwałtu i przemocy, dokonanym nie dlatego, że Polska znalazła się w stanie anarchii, ale że usiłowała zmodernizować swą organizację państwową i wypływającym z bezwzględnego dążenia do ekspansji kosztem słabszego sąsiada. Szczególnie wyraźnie wystąpiła łapczywość dworu wiedeńskiego i berlińskiego, które starały się zagarnąć jak najwięcej, nawet poza granice zakreślone w konwencji. Tak więc inicjator rozbioru, Prusy, uzyskały Warmię, województwo pomorskie, malborskie, chełmińskie, ale bez Gdańska i Torunia, oraz tereny nadnoteckie, razem 36 tysięcy kilometrów kwadratowych i 580 tysięcy mieszkańców. Austria zajęła południową część województwa krakowskiego i sandomierskiego oraz województwo ruskie, 83 tysiące kilometrów kwadratowych i 2 miliony 650 tysięcy ludności. Terenom tym nadała wykoncypowaną przez biuralistów wiedeńskich nazwę Galicji i Lodomerii. Wreszcie Rosja zadowoliła się stosunkowo skromną zdobyczą, ziemiami na wschód od Dźwiny i Dniepru, a więc resztkami Inflant i wschodnimi częściami Białorusi, 92 tysiące kilometrów kwadratowych i 1 200 000 mieszkańców. Okupacji dokonano bez oporu. Wojsko Rzeczypospolitej, wyniszczone w czasie barskiej zawieruchy, nie przekraczające 10 tysięcy ludzi, nie było zdolne nawet do demonstracyjnych akcji. Witają Państwa Janusz Osica i Andrzej Sowa. I w tej audycji pozostajemy w kręgu problematyki rozbiorów. Przed chwilą o kwestii pierwszego rozbioru Polski mówił profesor Józef Andrzej Gierowski, współczesny historyk Polski. A za chwilę preambuła, czyli wstęp do traktatu rozbiorowego z 1792 roku, gdzie z imieniem Świętej Trójcy na ustach zaborcy, tym razem tylko Rosja i Prusy, ponieważ rzecz dotyczy drugiego rozbioru, przekonują świat i Polaków, że dla dobra ogólnego nie chcą, ale muszą dokonać kolejnego rozbioru Polski. W imię Świętej Trójcy, gdy duch fakcji, zburzenia i wojna domowa, która od tylu lat wstrząsa Królestwem Polskim, i anarchia, która z każdym dniem wzrasta w nowe siły, niszcząc wszelką powagę regularnego rządu, wzniecają słuszne obawy zupełnego rozstroju tego państwa, grożą zakłóceniem stosunków ze wszystkimi sąsiadami, zniszczeniem zgody ich między sobą i rozpaleniem wojny powszechnej, gdy nadto sąsiednie państwa mają obowiązek strzeżenia pretensji i praw tak starych i prawowitych, które nigdy nie były uwzględnione i mogłyby pójść w zatratę, gdyby mocarstwa nie ujęły się za sobą, przywracając zarazem dobry porządek i spokój w Rzeczypospolitej i nadając jej warunki bytu politycznego bardziej z interesami sąsiedztwa zgodne. Dwa pierwsze rozbiory były dramatycznym pomniejszeniem terytorium narodowego Rzeczypospolitej. Trzeci rozbiór postawił przed Polakami problem iście hamletowskiej natury, być albo nie być, przy czym oczywiście rzecz tyczyła drugiej części tej alternatywy. Trzeci rozbiór w istocie zmienił radykalnie mapę polityczną Europy, a także i kształt subtelnej równowagi międzynarodowej. Zdawali sobie z tego sprawę także, jak przedstawia to historyk Wacław Sobieski, również nasi zaborcy. Wykreślenie tak obszernego państwa z mapy politycznej zachwiało na długo równowagę i harmonię Europy. Padł słup, na którym wspierało się, jak mówił Napoleon, sklepienie Europy. Na ogół polityka Europy cofnęła się wstecz. Ze wszystkiej podłoty, jakiej dopuścił się wiek XVIII, ta, zamykająca ten wiek, była największą, najbardziej ludzkość obrażającą. Najbardziej ludzki naród wyparty został z ludzkości, powiedział francuski historyk Michelet. Sami rozbiorcy czuli, że stało się coś strasznego i prędzej lub później przyznawali się do winy. Minister pruski Stein wyznał w roku 1807. Podział Polski przedstawia smutny obraz narodu pokonanego przez gwałt zewnętrzny,
a wstrzymanego przezeń w toku samodzielnego rozwoju swej indywidualności. Wielki książę Konstanty pisał do brata Mikołaja, późniejszego cesarza, 11 kwietnia 1822 roku. Wszyscy w Polsce wiedzą, że kraj ich został złupiony przy pomocy środków, przed użyciem których wzdrygnąłby się każdy uczciwy człowiek. Kara za zbrodnie prędzej czy później spadnie na głowę złoczyńcy. Rozbiory Polski były naruszeniem prawa międzynarodowego. Arcyksiąże Jan rzekł do delegacji Galicji w 1848 roku: bądźmy otwartymi. Moja babka, Maria Teresa, i król Fryderyk, dzieląc Polskę, popełnili ciężki grzech. Podział ten jest największym nieszczęściem Europy. Od tej chwili spokój i rzetelność w świecie politycznym ustały. Nieszczęście to trwać będzie, póki Polska bytu swego nie odzyska. Nie sposób nie zgodzić się z taką opinią arcyksięcia Jana, chociaż z drugiej strony przyznają państwo, że zadziwiająca była szczerość naszych zaborców, którzy stali się świadomi, że Polakom stała się ogromna krzywda, że zachwiana została równowaga polityczna w Europie. Ale oczywiście poczucie winy dla Polaków nic nie znaczyło. Nie mieli zamiaru wycofać się z traktatów rozbiorowych i wrócić Polsce wolności. Ale to oczywiście dygresja. My w naszej audycji gdybamy, a więc pogdybajmy dzisiaj, jak potoczyłyby się losy Polski, losy Europy, gdyby nasz kraj uniknął rozbiorów. Czy Polska mogła uniknąć rozbiorów? Czy ten tragiczny los, który ją spotkał pod koniec wieku XVIII, był konieczny? W studiu profesor dr Janusz Tasbir, nasz stały komentator wydarzeń historycznych, nasz sojusznik w gdybaniu. Zanim jednak oddam panu głos, najpierw proponuję wysłuchać opinii Stanisława Cata Mackiewicza, który uważa, że gdyby nie nieszczęsna Konfederacja Barska, Polska nie znikłaby z mapy Europy. Trzy upiorzyce wyssały z Polski życie państwowe. Były to siostry rodzone, Konfederacje Radomska, Barska i Targowicka, składające się zresztą przeważnie z tych samych osób, a już na pewno ożywionych tą samą ideologią. Z tych trzech sióstr upiornych, upiorzycą najwinniejszą, bo najzgubniejszą, była niewątpliwie Konfederacja Barska. Gdyby nie ona, państwo polskie nie upadłoby w XVIII wieku. Chluby orężowi polskiemu Konfederacja Barska nie przyniosła. Nigdy przedtem i potem, w żadnej wojnie, Polacy tak łatwo nie uciekali jak za czasów Konfederacji Barskiej. Konfederacja Barska przez straszne 5 lat znęcała się nad Polską, paraliżowała jakąkolwiek działalność państwową, sądową, administracyjną, skarbową, oświatową, zrobiła z Polski pustynię woli, uniemożliwiała jej wzięcie udziału w jakiejkolwiek polityce międzynarodowej, wreszcie zachęciła sąsiadów do pierwszego rozbioru Polski. Gdyby w tych czasach, przed zwycięstwami rosyjskimi nad Turkami, które zaczęły się dopiero jesienią 1769 roku, nie było w Polsce Konfederacji Barskiej, Polska musiałaby się wyemancypować spod przemocy rosyjskiej i wejść na drogę reform i powiększenia wojska, jak to się stało w podobnej sytuacji za Sejmu Wielkiego. I król, i Czartoryscy tego pragną, ale są bezsilni. Nie uniknęlibyśmy dalszych trudności u schyłku XVIII wieku, ale niewątpliwie Konfederacja Barska w jakimś stopniu przygotowała pierwszy rozbiór Polski, bo z jednej strony osłabiła te grupy, które by mu się zbrojnie przeciwstawiły, a z drugiej ośmieliła sąsiadów. Okazało się, że szlachta, która miała patriotyzm na ustach i szablem w ręku, ustępowała w bitwie przed regularnym żołnierzem rosyjskim. Więc to była jakaś zachęta dla zaborców. Ale czy faktycznie sąsiedzi nasi nie wiedzieli o sile naszej militarnej? Przecież nasze wojsko było symboliczne i że to nasza szlachta raczej w gębie jest mocna? No dobrze, ale wiedzieli, że ta szlachta rąbie się na sejmikach, rąbie się między sobą, jest przyzwyczajona do władania szablą. Wtedy jeszcze biała broń była w dużej cenie i mogli spodziewać się, że jakąś potencjalną siłę militarną reprezentujemy. No oczywiście główna rzecz spoczywała w czym innym.
Mianowicie, że jeszcze wtedy nie byli zgodni, jak się podzielić tym polskim łupem. Rosja chciała możliwie całą Polskę zachować pod swoją protekcją czy pod swoją kontrolą i to niewątpliwie odwlekło rozbiory, to znaczy przyspieszyło pierwszy rozbiór, ale ten pierwszy nie był ostateczny. Panie profesorze, właśnie mówimy tutaj o tym argumencie bitności szlachty, ale już w literaturze politycznej Zachodu, opieram się tu na pracy profesora Kota, były bardzo wyraźnie formułowane opinie, że Rzeczpospolita jest tylko legendą dawnej sławy świetności militarnej, ponieważ nowoczesne metody walki przestały cnotę wojenną pojedynczych osób, zresztą cnotę nader wątpliwą, jak wykazała Konfederacja Barska. Ponoć, jak twierdzą znawcy Konfederacji Barskiej, nigdy tak żałośnie nie przegrywaliśmy nawet z małymi oddziałami rosyjskimi jak wtedy. Otóż, że te cnoty wojenne Polaków wtedy już nie miały znaczenia wobec nowoczesnych metod, form prowadzenia walki i armii zorganizowanej na sposób, no w stosunku do polskich możliwości, super nowocześnie. Czy zatem ten argument nie przeważałby w opinii naszej w inną stronę? To znaczy w jaką stronę? To znaczy w tę stronę, że Rzeczpospolita w tym czasie już nie była czymś, co mogło się szczycić legendą dawnych bojów, zwycięskich bojów, gdzie w sposób improwizowany mogliśmy stawić czoła potencjom obcym, bądź powiedzmy 3000 husarzy rozbijało znakomitą 18-tysięczną armię, jak to było pod Kirchholmem szwedzką. To znaczy, że Rzeczpospolita już w tym czasie była tylko otwarta. Czekano, kto pierwszy da impuls. Notabene pierwszy impuls ponoć dała Austria, która parę lat przed pierwszym rozbiorem porwała kawałek powiatów górskich, a to część starostwa Czartoryskiego, Nowotarskiego, Sądeckiego, a ponoć Katarzyna, usłyszawszy o tym, miała powiedzieć, czemuż by wszyscy nie mieli brać tak samo. A więc te nasze cnoty wojenne nie były tu chyba argumentem, nie były dla nas tarczą. Zapewne tak, tylko trzeba pamiętać o jednym, że Polska reprezentowała duży potencjał stosunkowo ludnościowy i spory procent szlachty. I było rzeczą jasną, że jeżeli nastąpią reformy, będzie powołane stałe wojsko, to można stworzyć odpowiednią siłę zbrojną i ją stosunkowo szybko przećwiczyć. Ja przypomnę, że Prusy po zbójecku, po bandycku dokonywały zaboru rekruta w województwach zachodnich i ten rekrut, zwłaszcza w Dragonii Pruskiej, żołnierze polscy, o czym się mało wie, już w połowie XVIII stulecia i później bili się znakomicie. Więc stąd te były dążenia państw ościennych do przeciwdziałania jakimkolwiek reformom wewnętrznym w Polsce. Wyborne zagłębie mięsa armatniego, ale niespożytkowane. To, że Austria właśnie nadszarpnęła kawałek Polski, wynikało z tego, że była sama zbyt słaba, żeby myśleć o wielkim zaborze. Natomiast Rosja uważała, to jest poniżej jej godności, taki mały łup. Ona chciała prawie całej Polski, a jeżeli brała, to duże połacie. No właśnie, panie profesorze, ale próbujmy jeszcze pogdybać, czy tylko Konfederacja Barska, ta bardzo nieudana wojna, kompromitująca, że tak powiem, nas, spowodowała rozbiory? Czy były jakieś zaraz, jeszcze... Rozbiór. Rozbiór, pierwszy, no, ale potem... Mówimy o pierwszym, tak. Czy były jednak inne przesłanki, które by mogły sugerować, że rozbiorów można było uniknąć? No oczywiście. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że te rozbiory, drugi i trzeci, nastąpiły po przerwie 20-letniej, podczas której państwo zostało w znacznym stopniu i bardzo pośpiesznie zresztą zreformowane, jakaś siła zbrojna powołana i czekaliśmy na sprzyjającą konfigurację międzynarodową. Ja sądzę, że gdyby ta wojna rosyjsko-polska wybuchła wcześniej, to znaczy w okresie wojny rosyjsko-tureckiej, to oczywiście mielibyśmy większe szanse na wygraną. Nieszczęściem naszych powstań narodowych jest, że zawsze były zaczynane w parę lat po zawarciu przez Rosję pokoju z państwem, z którym aktualnie walczyła, tak jak powstanie styczniowe po wojnie krymskiej właśnie, czy powstanie listopadowe po wojnie turecko-rosyjskiej. Ja tutaj nie jestem fatalistą. Sądzę, że rację miał Rostworowski, który powiedział, że gdyby na tronie zamiast Stanisława Augusta zasiadał jakiś gnuśny sas, ale znający dobrze reguły gry europejskiej, to być może nie mielibyśmy tak wspaniałego oświecenia, ale uniknęlibyśmy rozbioru. Panie profesorze, ale chciałbym odwołać się tu do opinii wybitnego historyka amerykańskiego, znawcy zresztą dziejów Polski, autora rozprawy o drugim rozbiorze, profesora Lorda, który twierdzi, że jeśli pierwszy rozbiór Polski można uznać za słuszną karę za grzechy i błędy poprzednich stuleci, to już drugi rozbiór jest zbrodnią, którą ukarano Polaków, mianowicie wówczas, gdy było dążenie do narodowego odrodzenia. Moje pytanie natomiast, wykorzystując tę informację, brzmi inaczej.
Czy nie było czasem tak, że pierwszy rozbiór, który był szokiem, wyrwał nas z gnuśnego letargu i w jakimś sensie był troszkę oczywiście szokującym i bardzo bolesnym impulsem do przyspieszenia procesu reform? Czy nie możemy w pierwszym rozbiorze upatrywać także cienia tych pozytywów? Cienia tak, ale moją tezą, którą staram się od dłuższego czasu obronić, jest, że o wiele większym szokiem był najazd szwedzki, kiedy prawie cała Polska znalazła się pod obcą okupacją, nie tylko zresztą szwedzką, przypomnijmy, połowa XVII wieku i to było bezpośrednio po tym, jak Polska miała stanowisko niemalże mocarstwowe w środkowo-wschodniej Europie. Natomiast nie bardzo sobie zdawano sprawę w szerokich kręgach szlacheckich w możliwość powtórzenia się pierwszego rozbioru. Przypomnijmy, że Polska od połowy XVII stulecia traci stopniowo różne terytoria. To była kolejna strata terytoriów. Ja bym tutaj powiedział, że tak bolesnego otrzeźwienia to ten rozbiór nie przyniósł, dlatego że inaczej naród by się jakoś zjednoczył w sposób, powiedzmy, idący naprzeciw partii reformatorskiej czy zamierzeniom królewskim. Tymczasem ta partia miała wielkie trudności z tym społeczeństwem szlacheckim. My ciągle patrzymy na ten rozbiór pod wpływem podręczników, doświadczeń, literatury, jako na pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej. W oczach szlachty on wcale nie był pierwszy. On był kolejnym uszczupleniem terytorium państwa, które się stale kurczyło. Napisałem taki artykuł w trosce nad mapą Rzeczypospolitej. Ciągłe były ubolewania. To tracimy, to tracimy. No straciliśmy to. No, trzeba od miliona kilometrów do pół miliona. Tak, granice były płynne, tak, prawda? Tak. Zresztą chyba na dzikich polach to wręcz nie było precyzyjnej linii granicznej, prawda? No, to było naturalne, ale czy na Dzikim Zachodzie, w Ameryce Północnej w XIX wieku była jakaś precyzyjna linia graniczna? Panie profesorze, Polska została rozebrana przez trzech sąsiadów. Czy wówczas nie było szans, żeby się z jednym sąsiadem precyzyjniej ułożyć? Wspomniał pan profesora Rostworowskiego i jego rozważania o gnuśnym Sasie. Gdyby gnuśny Sas był wówczas zamiast pięknego króla Stanisława, to może pięknego w cudzysłów weźmy, to być może można było się dogadać z Prusami lepiej niż to czynił Stanisław August z Rosją. No, można się byłoby dogadać z Prusami i próbowano, potem te gwarancje pruskie zawiodły, ale na przykład moim zdaniem można było uniknąć doskonale drugiego rozbioru, nie prowokując tak radykalną ustawą ustrojową, a na pewno można było uniknąć trzeciego rozbioru, nie wszczynając powstania Tadeusza Kościuszki, tylko to o tym my wiemy. Natomiast Sas miałby jedną przewagę. To był okres Wielkiej Rewolucji Francuskiej, która przede wszystkim szanowała królów dziedzicznych i korony na ich skroniach. Tymczasem Stanisław August Poniatowski po pierwsze był dość lekceważony jako właściwie dożywotni prezydent i król elekcyjny. Po drugie skwapliwie, ułatwiając drogę zaborcom, podpisał zrzeczenie się tronu. To nie była sprawa pozbawienia go korony, tak jak strącali Jakobini na czele wojsk francuskich te korony z głów książąt w sąsiednich krajach, krajach sąsiadujących z Francją. Właśnie, panie profesorze, jesteśmy dziś w roku szczególnym, roku kościuszkowskim. Korzystając z tej 200. rocznicy, chciałbym zapytać, nawiązać do tej interesującej tezy pana profesora, czy zgadza się pan zatem z wywodami profesora Konopczyńskiego, który twierdził, że rozbiorcy nie mogli wytrzymać sytuacji w Europie, w której dwa oto ogniska reformy, czy rewolucji, czy zarazy jakobińskiej powstawały. Jedno w Paryżu, drugie nad Wisłą, w Warszawie. Czy zatem zbyt pośpieszne, zbyt ostentacyjne reformowanie się z elementami radykalnymi sprowokowało jakoś działanie zaborców, zdaniem pana? Proszę pana, tak się składa, że właśnie dzisiaj zakończyłem nieduży artykuł dla pisma Dialog, które wychodzi w Niemczech i jest poświęcony zbliżeniu polsko-niemieckiemu. Artykuł jest poświęcony powstaniu roku 1794. Tam przypominam, że są dwie tezy. Jedna teza jest, że rozbiory by prędzej czy później nastąpiły i że Rosja umyślnie sprowokowała to powstanie, żeby mieć pretekst do wkroczenia i ostatecznego podziału Polski. A druga teza, że to myśmy sprowokowali Rosję. Przy czym nie trzeba wierzyć w to, co się mówiło o ognisku jakobinizmu. To jest to samo, co w Moskwie w roku 1980-81 mówiło się, że Polska jest w stanie zagrożenia przez kontrrewolucję i że trzeba wkroczyć. Chodziło o wielkomocarstwowe interesy Związku Radzieckiego i wtedy chodziło o wielkomocarstwowe interesy Rosji. W Petersburgu sobie doskonale zdawano z tego sprawę. Że poczciwości polskich jakobinów, prawda? Tak, to tylko król, który panicznie się bał, że spotka go los niedawno ściętego styczeń
1793 Ludwika XVI podnosił jakieś historyczne piski o kapitulację Warszawy. Złośliwy Zbyszewski twierdzi, że jedynym prawdziwym Jakobinem był Jasiński, któremu było wszystko jedno, ponieważ był młody, chory, zarażony syfilisem i był w stanie działać nawet radykalnie. Ale mam jedno pytanie a propos terminologii. Panie profesorze, pan też użył tego pojęcia powstanie kościuszkowskie. My bardzo często operujemy w naszych dziejach narodowych takim martyrologicznym terminem insurekcja, powstanie. A jakież to powstanie, chciałbym prowokacyjnie zapytać. Jest państwo, jest regularna armia, trochę tych kosynierów, tak jak mówimy na przykład o powstaniu listopadowym. A jakież powstanie? Był Sejm, który zdetronizował Mikołaja I, regularna armia. Czy to zasługuje na miano powstania, czy raczej wojny rosyjsko-polskiej? Proszę pana, po pierwsze Tokarz pisał o wojnie polsko-rosyjskiej. Właśnie, właśnie. Po drugie, jednak ja bym się opierał przy terminie powstanie, bo w sytuacji, kiedy kraj jest kontrolowany nie tylko politycznie, ale militarnie przez obcą siłę zbrojną, to niezależnie od tego, jakie pozory suwerenności zachowuje, to wystąpienie jest w dużym stopniu powstaniem przeciwko tej sile zbrojnej. Panie profesorze, ale wracajmy do naszego głównego wątku. Jest rok 1795, w którym w Europie zachodzą ogromne zmiany. No może nie zaraz 1795, bo wiemy doskonale, że jakobińską Francję, gdzie terror i śmierć po prostu panowały niepodzielnie, zastąpił Napoleon Bonaparte. Zmienia się mapa Europy. Panie profesorze, rozpoczynają się wielkie kampanie napoleońskie i w tym czasie istnieje państwo polskie. Albo wielkie, albo nawet to mikroskopijne po drugim rozbiorze, ale jednak państwo polskie istnieje. Jak wygląda wówczas Europa? Jak wygląda Polska? Co to dla nas znaczy? Dla nas to znaczy wielką szansę na odtworzenie Polski o tyle, o ile niepodległej, przez Kongres Wiedeński. Kongres Wiedeński stał na stanowisku przywrócenia na mapie Europy tych kształtów terytorialnych, jakie istniały przed zwycięskim pochodem Napoleona. Szansa restytucji może księstwa wasalnego i faktycznie poddanego Petersburgowi, ale przypomnę, że księstwo warszawskie było poddane straszliwemu dyktatowi ze strony Paryża. My byśmy powrócili, mieli wielkie szanse, że nawet gdyby Napoleon nas podbił, idąc na Austrię i Prusy, to mielibyśmy wielkie szanse powrócenia znowu jako podobno państwo nikt osobne. Nikt tak nas nie łupił jak Napoleon za czasów księcia warszawskiego. To prawda. To tak zwykle bywa właśnie, że sojusznik bardziej łupi niż wróg. Ale, panie profesorze, czym byłaby Polska wolna, wówczas istniejąca, trochę zreformowana dla Napoleona? Przecież bylibyśmy pewnie w koalicji pro-francuskiej jednak. Jak pan sądzi? Wie pan, trudno to przesądzić. Jeżeli by była powołana naprawdę na tron dynastia saska, tak jak wtedy chciano, to byśmy mogli doskonale pozostać w koalicji z Petersburgiem. Przypomnę, że Konfederacja Barska liczyła na pomoc Francji 1768-1772, ale była wymierzona przeciwko Petersburgowi i przeciwko chorągwiom królewskim, czyli własnego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przy czym ja muszę powiedzieć, mam bardziej optymistyczną wizję, mianowicie taką wizję, że po Konstytucji 3 maja nam się udaje uniknąć konfliktu zbrojnego z Rosją, żeśmy jakoś wymanewrowali się z tej sytuacji i że odbudowujemy zarówno siłę zbrojną, jak sprawną administrację. Ja uważam, że ta Polska by miała konflikty, to znaczy byłby konflikt z drobną szlachtą, którą pozbawiono praw wyborczych, byłby konflikt z Kościołem, bo zaczęły się wyraźne ruchy antyklerykalne i byłby konflikt z Litwą o autonomię, ale to wszystko byłyby drugorzędne. Czyli jeśli taka Polska poszłaby wtedy z Napoleonem, to by nie straciła, ponieważ Kongres Wiedeński odbudowywał Europę w jej kształcie sprzed rewolucji. Lepsza pozycja wyjściowa. A gdyby poszła z Rosją, to by tym bardziej. To by zyskała jeszcze bardziej. Panie profesorze, dla naszego gdybania niesłychanie interesujące i owocne wydaje się być to, co pan powiedział przed chwilą. Mianowicie udaje nam się uniknąć konfliktu po Konstytucji 3 maja. Badacze, historycy tej epoki pełni są entuzjastycznych opisów o tym, jak reforma w Polsce, ta reforma wszechstronna, gospodarcza, kulturalna, cywilizacyjna, administracji, poszła niesłychanie daleko. Czy pan też zgadza się z tą opinią, że gdyby nam nie przeszkodzono, to ów impuls Konstytucji 3 maja był błogosławiony? Czy to był entuzjazm tylko na papierze, czy to był słomiany ogień? Nie, ja sądzę, że to by się zakorzeniło, to znaczy w tym duchu pracowały dwa czynniki, mianowicie tworzoną by administrację oddaną dworowi i reformom, a ludzie jednak są za wzorem sprawnych urzędników często idący. Po drugie, działałoby szkolnictwo.
Szkolnictwo Edukacji Narodowej, które już przygotowało tych patriotów walczących w 92 i 94 roku. Także następowałyby przemiany, może nie tak szybkie, ale istotne. Panie profesorze, jeszcze jedno gdybanie, jedno gdyby, może dość piętrowe. Załóżmy, że Polska unika rozbiorów, staje się sojusznikiem Napoleona albo sojusznikiem Rosji i przeżywa wiek XIX bez pięknych powstań, owianych legendą, a może jako członek Świętego Przymierza? Czy groziłoby nam takie coś? Oczywiście, żeby mogło grozić, ale to też nie była katastrofa, bo tym członkiem Świętego Przymierza była Austria i Prusy i to im nie przeszkodziło stać się mocarstwami, które decydowały o losach Europy w XIX stuleciu. Ja tutaj nie jestem po stronie pana Stefana Bratkowskiego, który swego czasu napisał taką historię Polski, zakładającą, że nie było rozbiorów u schyłku XVIII stulecia i właściwie porównującą ją do Hiszpanii. To znaczy, że byłoby to państwo marazmu, zacofania, państwo, które nie bierze udziału w XIX stuleciu, państwo niesłychanego konserwatyzmu. Słowem, żeśmy więcej zyskali, przeżywając pod rządami zaborców intensywnie postęp cywilizacyjny, przemiany gospodarcze, niż gdybyśmy zyskali, pozostając jako państewko na wpół feudalne, niemalże inkwizycyjne. Ja w to nie wierzę. Panie profesorze, jedna tylko dygresja. Tradycja porównania Polski i Hiszpanii ma swoją odległą metrykę. Ja nie przypomnę poprzednich tych pokoleń, ale sięgając w wiek XIX, to Lelewel zdaje się przeprowadził taką historyczną paralelę między Hiszpanią a Polską w wieku XVI, XVII i XVIII, gdzie pokazał, że właściwie ta sama droga, tylko w bardziej fortunne położenie geopolityczne uratowały Hiszpanię przed losem Polski. No, gdybyśmy leżeli za Pirenejami, to by nie było oczywiście rozbiorów. Warto może podać, że tę paralelę Lelewela ogłosił po raz pierwszy po hiszpańsku nasz obecny ambasador w Madrycie, Jan Kieniewicz, który jest iberystą, zna świetnie język hiszpański, zaopatrzył przedmowę. Ponadto do tej paraleli Lelewela, która jest bardzo ciekawa, aczkolwiek ja się nie zgadzam, on tam porównuje Tatarów do Maurów i tak dalej. Otóż teraz znaleziono, proszę sobie wyobrazić, dotychczas nieopublikowany fragment w Bibliotece Wileńskiej, gdzie on ciągnie to porównanie przez wiek XIX, znaczy przez pierwszą ćwierć XIX wieku, a czego ze względów cenzuralnych jeszcze wtedy nie ogłosił. I w tej chwili ma szansę wyjść pełny tekst. Czyli mamy szansę uświadomić Hiszpanom, że są Polakami Półwyspu Iberyjskiego. Tak, ale to porównanie było już wcześniej, bo było przez działaczy polskiego oświecenia wysuwane w sensie zupełnie pejoratywnym, bo oni mierzyli czas po raz pierwszy w jednostkach chronologicznych, to znaczy mówili, cała Europa jest w XVIII wieku, to brzmiało dumnie, my jesteśmy w XIV, XV, zupełnie jak Hiszpania. No, chyba nie ma lepszej puenty.